Przychodzę z krótkim uaktualnieniem, jeżeli chodzi o mój dzisiejszy zapach. Nie najczęściej, najmocniej, najsilniej towarzyszy mi Machias Forestales Oscuridad. Może mi się jeszcze uda widok, może trochę widać z daleka morze. To, co jest niezwykle urzekające w tym zapachu. Tak, oczywiście dokuczający Darek. To, co jest naprawdę ciekawe w tym zapachu, ciekawe, intrygujące, to przepięknie wkomponowana i mocno wydłużona faza. Powiedziałabym, że taka świeża, wytrawna, głęboka, ponura. I w tej świeżości taka aromatyczna, owocowa, porzeczkowa, rabarbarowa, ciekawe jest to wszystko. To jest silny motyw na tle takiego ciemnego, głębokiego, emocjonalnego, ponurego lasu. Dodatkowo zapach ogromnie parametrowy, także ja z tego zapachu jestem ogromnie zadowolona. Myślę, że skończy się, jak mi się skończą litry i kolejną ilością mililitrów. Dajcie znać, co u Was dzisiaj w użyciu perfumowym. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Jeszcze pokażę koszulkę, do której ostatnio powróciłam, z wyhaftowanymi zwierzątkami wodnymi. To jest koszulka, którą ja osobiście bardzo lubię. I to jest taki zapach, który ogólnie nie za bardzo się zmienia, jest taki od A do Z podobny. Natomiast w przypadku przepięknej, idealnej fazy tego zapachu to nie jest problemem. On jest idealnie piękny od A do Z, całościowo. I cały czas tak niesamowicie intensywny i silny. To, że on się nie zmienia w przypadku tego zapachu, mi akurat nie przeszkadza.